Wystawa Pocztowcy, Legioniści, Wodzowie, Bohaterowie Polskiej Niepodległości to wystawa szczególna. Wystawa, która stanowi podsumowanie i ukoronowanie wielu miesięcy pracy i działań, jakie muzeum podjęło w ramach upamiętnienia i uczczenia stulecia odzyskania niepodległości. Na wystawie tej prezentujemy jedną z ciekawszych kolekcji filatelistycznych, należących do przedwojennego filatelisty Włodzimierza Polańskiego. Kolekcja jest niezwykła, ponieważ ta kolekcja ostatni raz była prezentowana ponad 90 lat temu w ramach obchodów 20-lecia odzyskania niepodległości w 1928 roku. Zbiór składa się w dużej mierze z kart, z specjalnych kart poczty polowej, feldpostkarte, które opatrzone są datownikami eksploatacyjnymi, najczęściej dwuobrączkowymi z mostkiem, pieczęciami poszczególnych formacji legionowych oraz także odciskami pieczęci cenzury wojskowej, bowiem te wszystkie widoczne kartki korespondencyjne podlegały cenzurze. Były to przesyłki jak najbardziej prowieniencji wojskowej, więc ta cenzura była wszechobecna. Bardzo ciekawym elementem tej wystawy również są projekty znaczków. Zarówno tych znaczków, które zostały zrealizowane, czyli projekty znaczków zrealizowanych i projekty znaczków niezrealizowanych. Te projekty pochodzą z 1917-1919 roku oraz okresu międzywojnia. Pokazują, w jaki sposób wyglądały konkursy, które były przeprowadzane na różnego rodzaju walory filatelistyczne. Pokazują również tematy, które wówczas się pojawiały. Oczywiście pojawia się Józef Piłsudski, pojawia się Paderewski, czyli ważne postaci, ważne osoby związane z budowaniem polskiej niepodległości. Z kolejnych takich jeszcze rzeczy wartych obejrzenia są znaczki oraz nalepki, zalepki wydane przez Naczelny Komitet Narodowy. Znaczki miały nominał 10 i 5 halerzy, a z kolei zalepki wydawane były na cele charytatywne. Królestwo legionistom, na fundusz legionów, sierotom, można byłoby mnożyć. To wszystko miało na celu wzbogacenie funduszu finansowego Naczelnego Komitetu Narodowego, a także cele oczywiście dobroczynne, a także propagandowe. Ważne było to, żeby podkreślić, że Legiony Polskie i Naczelny Komitet Narodowy w Krakowie nie zostawiają sieroty, inwalidów na pastwę losu. Kolekcja jest wyjątkowa, bardzo ciekawa. Ja zachęcam do tego, żeby się wczytywać w tą kolekcję, żeby wczytywać się w te eksponaty, żeby wczytywać się też w opowieść pana Michała Plotarskiego, kuratora wystawy, który no niewątpliwie troszeczkę w innym świetle tą kolekcję przedstawił. Przede wszystkim stara się ją jak najlepiej, jak najdokładniej wytłumaczyć, żebyśmy mogli ją lepiej zrozumieć, szczególnie w tym 2018 roku, czyli w roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości.